Czy wiesz, koparko, że piramidy w Egipcie są jednymi z najstarszych istniejących budowli? Są starsze od ciebie, Bob? O wiele starsze! Wielu budowniczych spędziło długie lata na transportowaniu kamiennych bloków na miejsce. Psi, z dźwigiem zbudowalibyśmy te piramidy w kilka dni. Wtedy nie było jeszcze dźwigów ani koparek. To było bardzo dawno temu. 4000 lat temu. Jejku! Ciekawe, czy pan Kamek tam był. Myślę, że nie, koparko. To miasto, do którego chciałbym kiedyś pojechać. Riverdale? Nie, Nowy Jork. Tam jest Empire State Building. Jeden z pierwszych na świecie drapaczy chmur. Jest taki wysoki, jeszcze wyższy niż żuraw. Tak, a z najwyższego piętra widać wszystko w promieniu wielu kilometrów. Niesamowite. Mogę jechać z tobą, proszę. Nie wiem, czy zmieściłabyś się w drzwiach, koparko. No to przyślij mi pocztówkę i kup koszulkę. Nie wiem, czy dostanę twój rozmiar. Koparko, znowu zaspałaś. Przydałby ci się nowy budzik. Taki jak ten, na budynku angielskiego parlamentu. Jej, jaki wielki zegar, jak on działa? To kołyszące się wahadło napędza mechanizm zegarowy, który porusza wskazówkami. A co godzinę wielki młot uderza w olbrzymi dzwon. To jest Big Ben. Ależ ja jestem senna. A, już się obudziłam, Bob. Chyba tablet ci się przekrzywił, Bob. Nie, koparko. To jest krzywa wieża w Pizie we Włoszech. Turyści z całego świata robią sobie przy niej zdjęcia. A po co tam robić sobie zdjęcia? Ona jest źle zbudowana. Patrz, stoi krzywo. Właśnie dlatego jest taka interesująca. A ty wiesz, dlaczego jest taka krzywa? Tak. Zbudowano ją w miejscu, gdzie z jednej strony było za miękko i w ciągu setek lat przechyliła się właśnie w tę stronę. I dalej się przechyla. Możesz to naprawić, Bob? Nie, nie mogę. Leo, dzisiaj nauczysz się, jak należy wiercić otwory w ścianie. Uwielbiam wiercić dziury. Użyjemy wiertarki, żeby powiesić ulubione obrazy pani burmistrz. Do tego typu ścian lepsze będą kołki i wkręty niż zwykłe gwoździe. Sprawdź, czy wiertarka jest naładowana. Witaj, Bob. Jestem Robo Leo 3000, robot budowlany. Jestem naładowany. Cześć, Robo Leo 3000. Powiedz prawdziwemu Leo, żeby wrócił i założył wiertło. Jasne, Bob. Dobrze. Teraz możesz zaczynać. Najpierw wiercisz powoli. Właśnie tak. A teraz trochę szybciej. Jeszcze trochę. O nie! Co się stało? Tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Można to naprawić. Na pewno chcesz go powiesić samodzielnie? Tak! Uczę się od najlepszego. Teraz już wiem, co mam robić. Świetnie. W takim razie zostawiam cię. Leo, jak ci poszło z obrazem? Jakoś. Myślę, że chyba nauczyłem się wszystkiego o wierceniu w ścianie. Wygląda wspaniale. O, rety. Zrobiłem kilka prób, zanim skończyłem. Dobrze, Leo. Czas na drugą lekcję. A temat to wiercenie otworów w ścianie. Mogę popatrzeć, Marto? Lubię, jak zajmujesz się elektryką. Pewnie, Walcu. Oczywiście. Najpierw muszę sprawdzić, czy przewody są we właściwym miejscu i czy są dobrze połączone. O, to dość zawiłe. Sekret polega na tym, żeby skupić się w danej chwili na jednej rzeczy. Tak właśnie działam. O, spychaczu, weź teraz 3 deski do prac remontowych. Dzięki! Już zabieram! Dobrze, sprawdźmy teraz poziom mocy. O, jedną chwileczkę. Witam, panie Kamyk. Tak, Bob zaraz tu będzie. Dobrze, na razie. Poziom mocy jest dobry.
Gdzie jest ta drabina? O, Leo, drabinę widziałam tam. O, jak mogłem nie zauważyć? I ostatni raz. Bierzmy się do pracy, koparko. Bob! Kanapki! O, spostrzegawcza jesteś. Gotowe. I tak właśnie działam. O, Marto, robisz bardzo dużo rzeczy. Ale tylko jedną rzecz w danym momencie. W tym cały sekret. Do zobaczenia. O, Marta robi wiele jednych rzeczy, ale tylko w danym momencie. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak! Jesteś walcem legendą! Jesteś niesamowity! Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku! Moje kanapki! Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak mógłbyś zwalcować wszystko. Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze. Łatwizna! Żaden problem. Mógłbym? To znaczy, mógłbym! Bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami. Tak, tak. Tylko patrz. Jesteś legendą! O, to jest o wiele trudniejsze niż myślałem. Nieźle, walcu! Mówisz poważnie, ale przecież mi się nie udało. Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania jak na jeden walec, walcu. O, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob! Na świecie! Wiem, betoniarko. Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O, to były znowu twoje kanapki. Wybacz, Bob. Kanapki są idealnie płaskie. Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie. Fajnie! Dzięki, Bob. Siła wieży! Proszę bardzo, Bob! Masz 201 cegieł! Ha, tyle właśnie ich jest, żurawiu! Jak to odgadłeś? Nie zgadywałem! Wyczuwam ciężar jednej cegły, a ten ładunek wydał mi się 201 razy cięższy! Cóż, jesteś ekspertem od dźwigania. Umiem też powiedzieć, co podnoszę. Zawsze to umiałem. To chyba cecha dźwigów. Potrafię zawsze rozpoznać kształt i rozmiar ładunku i nawet jego rodzaj. Czy to drewno, metal, czy cegły, czy coś innego. Wszystko wiem. Dobrze, żurawiu. Jeśli tak, to może cię sprawdzimy. Tak, uwielbiam takie rzeczy. Możesz ładować. Gotowe, żurawiu. Opuszczaj hak. I nie podglądaj. Obiecuję nie podglądać. Spróbuj teraz. To są deski, jest ich 6. Tak. Mówiłem. 8 rur. Jedna deska, wiertarka, skrzynka, pachołek i... Tak. I... O, i telefon, który leży na desce. Tak! Zgadza się! Jesteś niesamowity! Dobrze. Ostatnia próba. O, tak! A teraz, żurawiu, co to jest? Och, to łatwizna. Śniadanie. To kanapka z sardynką. Ja... Ale to... Zgadłeś? W jaki sposób jesteś tego tak pewny? Czuję zapach, Bob. Nawet tu na górze. Ach... Pachnie wspaniale, prawda? A, tego nie jestem wcale taki pewny, Bob.
Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi kiedy. Cóż, wczoraj na przykład mieliśmy pomalować, jak wiesz, gigantyczny teleskop, a ty zapomniałeś zabrać drabiny. No i pędzli. Nawet farby. O tak. Teraz pamiętam. To dobrze. Więc zanim wyjedziemy, musimy sprawdzić, czy mamy wszystko, co potrzebne i czy po coś nie będziemy musieli wracać. Dobra, to ma sens, Bob. Więc tak, dziś rano mamy budować w zoo szopę, w której będą przechowywane banany dla małp. O, pojedziemy do zoo! Przygotowałem więc listę potrzebnych narzędzi i chcę sprawdzić, czy masz je w swojej skrzynce. Dobrze? No dobrze, Bob. No to najpierw poziomica. Mam ją. Świetnie. Nie chcemy, żeby szopa się chwiała. Zabrałeś może wkrętak? Mam. Wkręty się raczej same nie wkręcą. W porządku. Młotek? Jest. Uwielbiam młotki, Bob. Nigdy nie zapomnę młotka. Super. Teraz zwijana miarka i okulary. Mam i... mam. I na końcu piła. Tutaj! Au. Wygląda na to, że wszystko zabrałeś, Leo. Dobrze, chyba jesteśmy już gotowi. Jedziemy budować szopę! No to ruszajmy! Na co czekasz, spychaczu? Nie bierzesz skrzynki z narzędziami, Bob? Ach, tak. Jestem gapa. Zapomniałem. Witajcie! Będziemy pracować jak Bob Budowniczy i jego drużyna. Więc chwytajcie za narzędzia i chodźcie za mną! Buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Tak jak betoniarka, w koło kręćmy się! Teraz w górę ręce, dźwig podnosi też! Róbmy dwa fikołki, walec też tak robi. Mamy też wiertarkę, wiercimy nią jak Bob! Cegły masz, buduj mur, stukaj młotkiem, puk, puk, puk! I wiertarką otwór zrób! Już mamy buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Teraz jak koparka, wielką dziurę kop! Chodźmy tak jak spychacz, udawajmy go! Ciężka ciężarówka, więc ciężki każdy krok. Żuraw jest wysoki, sięgaj tam gdzie on! Cegły masz, buduj mur, stukaj młotkiem, puk, puk, puk! I wiertarką otwór zrób! Już mamy buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Już mamy buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Cegły masz, buduj mur, stukaj młotkiem, puk, puk, puk. I wiertarką otwór zrób. Już mamy buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Już mamy buty, pasy, kaski, jak Bob Budowniczy. Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm. Dobrze, Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. Racja. O tym zapomniałem, ale już pamiętam. Proszę, betoniarko. Gotowa? Zaraz wszystko będzie wymieszane. Dzięki, betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie, zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak. Tylko cię sprawdzam, Bob. Zaraz to zrobię. Świetny cement, betoniarko. Dzięki, Bob. Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo!
O-o, co teraz? Na wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutko, Bob! Idealnie! Dzięki, betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo. Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie. Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej? Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. Dokąd idziesz? Do środka, idę po koktajl. Już prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę po drut, żeby je połączyć. Jasne, Bob. Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. Zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać? No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Ha, słupek stoi. Teraz czas na młot. Dobra. Następny, koparko. Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę. Wygląda nieźle. O. Ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O, będzie dobrze. Tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo. Leo. O. Może jeszcze parę uderzeń? Leo, koparko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? Chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość. Daję. Nawet chcę dziś pobić mój rekord w kopaniu. Tak! Uhu! Skończyłaś już, koparko? Bob, pobiłam dziś mój własny rekord. To najszybciej wykopany rów w dziejach. No, moje gratulacje. Założę się, że mogę też pobić rekord w zasypywaniu rowu. Skończyłeś już, Bob? Nie, jeszcze nie. No a teraz? Nie. A teraz? Nie! Koparko, skończyłem. Teraz masz swoją szansę. Ho-ho! Baw się dobrze przy biciu rekordu! Tak, udało się! To najszybciej wykopany i zakopany rów w dziejach. Jestem pewna, że zostawiłam tu skrzynkę z narzędziami. Tak, chyba też ją tu widziałam. Może jednak zostawiłam ją gdzie indziej? Chyba, że... O nie! Musiałam ją zakopać. O. Mam ją. Marto, znalazłam narzędzia. Dzięki, koparko. Udało się. Pobiłam swój rekord w kopaniu i zakopywaniu rowu dwa razy. Dwa razy? Dwa razy.
Wiesz, co to za dzień koparką? O rany! Czy to dziś wysadzimy budynek w powietrze? Tak! Kontrolowana rozbiórka przy pomocy materiałów wybuchowych. Nie mogę się doczekać. 3, 2, 1! Bum! Jeszcze! Jeszcze! I jak ci się podobało? Wspaniale! Uwielbiam taką pracę, Bob. Może mi jeszcze coś wysadzić w powietrze? Tu nie chodzi tylko o wysadzanie w powietrze różnych rzeczy, ale o bezpieczne usuwanie starych budynków. Tak? To fajnie, Bob. Możemy już zobaczyć wybuch? 3, 2, 1! Bum! Widzisz, jak budynek ładnie się składa? Ładunki wybuchowe zostały tak rozmieszczone, żeby wybuch miał wpływ tylko na budynek i nie zniszczył nic dookoła, na przykład drzew. Wybacz, Bob, nie słyszę cię! Za dużo tu bum! Wiesz, koparko, stare budynki można niszczyć różnymi sposobami. Na przykład... stalową kulą! Tak! Wielką i ciężką stalową albo betonową kulą, uderzającą w budynek, żeby go... rozwalić! Właśnie tak! Kula kołysze się na takim samym wysięgniku, jaki ma dźwig. O, dźwig zgarnia dla siebie całą zabawę. Ja też jestem dobra w burzeniu, Bob. Wiem, koparko, ale nie zawsze, kiedy o to proszę. Uważaj, Bob! Gigantyczne szczęki potwora zjadają budynek! Tak, to jest właśnie koparka wyburzeniowa. Maszyna używa tych szczęk, żeby kruszyć budynek kawałek po kawałku. Dzięki temu można wybrać, którą część budynku rozebrać, zamiast rozwalić go w całości. Więc nie ma gigantycznych szczęk potwora? Nie ma, koparko. O, ale to byłoby naprawdę fajne. Bob, mógłbyś do mnie przyczepić te gigantyczne szczęki? Nie. O. Czy to są jakieś olbrzymy, Bob? Nie, koparko. To są architekci. O, jaka szkoda. A kto to jest architekt? Architekci projektują budynki przed ich zbudowaniem. Mogą wykonać kartonowy model albo stworzyć specjalny rysunek. A kiedy my wchodzimy na plac budowy, rysunek architekta pokazuje nam, co mamy zbudować. Fajnie! To ja chcę zostać architektem i zaprojektować dla siebie garaż. Będzie miał okno w dachu i pokój zabaw i będzie miał aż 10 pięter. Mamy problem, Bob. Mamy dzień kąpieli, a kran przy wężu jest zepsuty. Nie możemy pozwolić na to, żebyście byli brudni. Muszę zadzwonić do hydraulika. Kto to jest hydraulik? To jest pracownik, który wie wszystko o rurach, kranach, zlewach i toaletach. No i proszę, to załatwia sprawę. Gotowi do kąpieli? Jest jeszcze jedna sprawa, Bob. Spychacz zgubił swoją kaczuszkę. Co? Znowu? O, ogród pana Kamyka naprawdę świetnie wygląda. To za sprawą architekta krajobrazu. Kogo? Projektanta ogrodów. Kogoś, kto pracuje po to, żeby przestrzeń na zewnątrz wyglądała pięknie i interesująco. Czyli tworzy pięknie przystrzyżony trawnik u pana Kamyka? Tak. I sadzi cebulki tulipanów? Aha. I przycina jego żywopłot? Tak, ale chwila, skąd ty tak dużo wiesz o ogrodzie pana Kamyka? O, musiałam kiedyś przejechać przez jego ogród, żeby znaleźć piłkę. Koparko! Mógłbyś zbudować karmnik dla mewy, Bob? Jasne, koparko. Od dziś możesz mnie nazywać Bob Stolarz. Dobrze, Bob. Ale kto to jest stolarz? To pracownik, który używa drewna do budowy domków, budynków, mostów i wszystkich rzeczy, które mogą być z drewna. Super! To możemy już zrobić ten karmnik? Wygląda świetnie, Bob, ale trochę się obawiam, że ten hałas mógł wystraszyć Mewę. Mewo! Wracaj już, Mewo! Mewo! Mewo, wracaj tutaj! Możesz mi powiedzieć, dlaczego takie ważne jest noszenie kasku w czasie pracy na budowie? Żeby nie było udarów słonecznych? Nie. To może, żeby mózg nie zamarzł? Nie. O, żeby nie zepsuć sobie fryzury. Żeby ochronić głowę przed niebezpieczeństwem w czasie pracy, takim jak zwisające przewody elektryczne, albo żeby nie uderzyć głową w jakieś przedmioty. Powinno się go założyć na samym początku, a zdjąć dopiero po skończonej pracy. O, Bob, jego fryzura jest w porządku. Co za ulga. Bardzo ważne jest, żeby na budowie dbać o oczy i twarz. Ten budowniczy zakłada okulary ochronne. Może widzieć przez ściany jak aparat rentgenowski? Ekstra! Nie, koparko. One chronią jego oczy przed unoszącymi się kawałkami materiałów, kiedy pracuje młotem pneumatycznym, piłą lub kiedy spawa. A ta maska z kolei chroni przed wdychaniem pyłów, farby albo oparów chemicznych. Dobrze pomyślane, Bob, ale jest jeden problem. Jaki problem? Jak w tej masce zjeść drugie śniadanie?
Para mocnych butów roboczych to niezbędny element odzieży do pracy na budowie. Żeby nie zmoczyć stóp, kiedy się wejdzie w kałuże. Jeszcze ważniejsze jest, żeby nie zranić stóp o niebezpieczne przedmioty, których mnóstwo jest na budowie. Te nauszniki to kolejny ważny element bezpieczeństwa. Chronią uszy przed głośnymi dźwiękami wydawanymi przez różne urządzenia. I służą do słuchania muzyki. Nie, ale można je założyć, kiedy ma się dość słuchania twoich niemądrych komentarzy. Co? Tylko żartowałem. Kiedy trzeba zakładać uprząż bezpieczeństwa? Przed jazdą kolejką górską. Nie, na placu budowy. Trzeba założyć taką uprząż, żeby się zabezpieczyć w czasie pracy na wysokości. Masz lęk wysokości? Nie, ale pracownicy muszą robić wszystko, żeby zapobiec upadkom. A to jest inny przykład środków bezpieczeństwa. Rękawice narciarskie. Rękawice ochronne. Dobrze chronią ręce przed skaleczeniami, elektrycznością, substancjami chemicznymi i wysoką temperaturą. I można w nich lepić bałwana. Możemy, Bob, możemy, proszę. Koparko, to jest miejsce, skąd biorą początek najlepsze budowle miasteczka. Ja kocham to podwórze. To dom? To dom całej drużyny. To prawda, Koparko. Czasem przydałaby mi się trzecia ręka. Pracujemy zespołowo, Leo. Ha! Przepraszam! Wybacz, Bob! W porządku, betoniarko. Uwaga! O nie! Zgubiłeś coś, spychaczu? Dziękuję, Bob! Pomaganie to przyjemność, Marto! Przywiozłem materiały budowlane! Dzięki, ciężarówko! O, stop! Chyba jednak nie napiję się herbaty. Jedziesz w moją stronę, dźwigu? Tak, zawsze jest tak, jak chcesz, Bob. Chyba jednak nie zawsze, dźwigu. Nie do końca, Leo. Pokażę ci, jak się układa cegły. O, świetnie, super! Najpierw nabieramy zaprawę na kielnie i rozprowadzamy równomiernie na murze. Leo! Dostałem wiadomość, że nasi już prowadzą! Woohoo! O, wybacz. Kładziemy cegłę na wierzchu, przyklepujemy i zbieramy nadmiar zaprawy. Bierzemy następną cegłę, kładziemy na nią zaprawę i przykładamy do poprzedniej. I tak dalej. Żaden problem, Bob. Leo, muszę odejść na chwilę. Ty skup się teraz na pracy, a ja niedługo wrócę, dobrze? Oczywiście, Bob. To jeden z najbardziej emocjonujących meczów, jakie widziałem w życiu. Teraz czas na przerwę. Niesamowita pierwsza połowa. Więc teraz chyba czas coś zjeść. A, gdzie jest moje pudełko? Musi być tutaj. O, nie. Cześć, Leo. Jak idzie murowanie? Dobrze, Bob, dobrze. Jestem bardzo zajęty. Oddzwonię później. Cześć, Leo. Cześć, Marto. Nie widziałeś może mojej książki gdzieś tutaj? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Nie. Ona musi gdzieś tutaj być. O, nie. I to już ostatni gwizdek. Sprężynowo wygrywa! Ha! Zrobione! Przekażę Bobowi tę dobrą wiadomość. Tak, gdzie jest mój radiotelefon? Cześć, Leo. Jak tam mur? Bez odbioru. Gotowe. Jedna fala.
To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina, Leo. To jest fala, Dźwigu. Ale masz rację, wygląda też tak jak płetwa rekina. Wow, uważaj, Dźwigu! Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. To natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie! Czas na nas, Dźwigu. Jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo! Lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha, tam leży. Chwileczkę. Tak, żeby nie dotknąć wody. Dobra. Tak. Utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Telefon! Muszę jakoś odebrać. Ryzykowne. Ale dalej. Halo, tutaj Leo. Cześć, Leo. Mówi Bob. Dopadły cię rekiny? Cześć, Bob. Ale co będzie z lwami? Co, lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak, dinozaury odstraszyły lwy. Bob! Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są, drużyną są, drużyną są, 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 są. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz. Każdy swe zadanie ma, to pracowity dzień. W tej drużynie gra, bo każdy stara się. Buduje, kopie, wierci, miesza, klei, znosi, cement miesza. Ta drużyna, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są, są, są. Drużyną są, są, są. Widzisz? Ta maszyna to jest... Wywrotka z wyładunkiem do przodu. Tak jest, koparko. Wygląda jak taki mini spychacz. Może to mały kuzyn naszego spychacza. Wywrotki mają szczególną umiejętność wychylania skrzyni i wyrzucania przewożonych materiałów. Na przykład ziemi. Tak. I czego jeszcze? Głazów i kamieni, i żwiru, i błota. O, pamiętasz, jak spychacz niechcący zrzucił całe błoto na samochód pani burmistrz? Jak mógłbym coś takiego zapomnieć? Do czego może służyć walec, koparko? Do miażdżenia wszystkiego dookoła? Nie do końca. Walce, takie jak nasz walec, używają swoich ciężkich kół do wyrównywania powierzchni, żeby były gładkie i płaskie. Tak jak deska? Tak. Walec to doskonała maszyna do wyrównywania powierzchni dróg albo ścieżek. Albo do zgniatania czegoś, żeby zrobiło plask. Jak banany, arbuzy, pudełka na drugie śniadanie, albo... Nie, koparko. Walce na pewno do tego nie służą.
Sprzątnęłaś już bałagan w swoim garażu, koparką? Nie, Bob. Patrzę, jak działa ta bajerancka maszyna. Jak się nazywa? Ta maszyna to mini koparka. Widzisz? Ona ma gąsienicę zamiast kół. To jej pomaga poruszać się w trudnym terenie. A widzisz tę metalową tarczę z przodu? Służy do usuwania z drogi takich materiałów jak ziemia, żwir czy piasek. Wpadłam na doskonały pomysł. Mogłabym wykorzystać mini koparkę do sprzątnięcia bałaganu w moim garażu. To nie jest najlepszy pomysł, koparko. A to jest... O, to koparka z taką samą łyżką jak moja. Mogę ja o niej opowiedzieć? Spróbuj, koparko. Koparki to bardzo bystre maszyny, które potrafią robić niesamowite rzeczy, jak dziury w ziemi, burzenie budynków czy przenoszenie ziemi w łyżce. Niektóre koparki, jak ja, są mega znakomite, bo mają jeszcze tarcze do spychania. Już nic więcej nie powiem. Bob, ty też uważasz, że maszyny z łyżką są niesamowite? No, tak i... O, wybacz, Bob, nie mamy już czasu. Dobrze, koparko. Czas zagrać w twoją ulubioną grę. Co to za hałas? No to dawaj, Bob. Co wydaje taki dźwięk? Kosiarka do trawy? Coś większego. To ciągnik siodłowy ciągnący przyczepę. Coś mniejszego. I to ma z boku wielki, okrągły bęben obracający się dookoła. A, już wiem. Chodzi o betoniarkę. Tak. O, to było ciężkie. Ciężkie jak beton. Teraz trzymajcie się swoich kasków. Czas na zabawę. Co to za hałas? Słuchaj teraz uważnie. Co wydaje ten dźwięk? A, to jest głośne. Słucham? Mówiłam, że jest głośne. Tak, to prawda. Więc co to jest? Czy to jest wiertło u dentysty? Nie. Leo szczękający zębami z zimna? Nie. Mała podpowiedź. Używam tego do kruszenia betonu. Młot pneumatyczny. Dobrze. Co? Dobrze. Przepraszam, Bob, ale przez ten młot w ogóle cię nie słyszę. Nudzi mi się, Bob. Masz ochotę zagrać w co to za hałas? O tak, dawaj, Bob. Dobrze, koparko. Co wydaje ten dźwięk? Samolot odrzutowy? Nie. To może kosmiczny promień lasera? Nie. Chrapiący walec? Nie. O, to bardzo trudne. Podpowiesz coś? Używam tego, kiedy chcę pociąć drewno. O, to pilarka! Tak! Wiedziałam od początku. Na pewno, koparko. Zgadnij, co będziemy teraz robili? Będziemy grali w co to za hałas! Tak! Co wydaje taki dźwięk? Czy to może jest dziurkacz? Nie. Maszyna do wyrzucania piłek tenisowych? Nie. Kucharz Tadek rozbijający jajka? Nawet nie jesteś blisko. Podpowiem ci. To narzędzie służy do łączenia kawałków drewna. O, to gwoździarka! Zgadza się, koparko. Przygwożdżone! Jej, Bob! Oni budują ten drapacz chmur mega szybko. To film w technice time-lapse. Przyspieszone zdjęcia pokazują tygodnie pracy budowniczych. A, tak, oczywiście. To jest dobry sposób, żeby pokazać, jak powstaje budynek. Najpierw buduje się konstrukcję piętro po piętrze przy pomocy dźwigów podnoszących ciężkie materiały. Takich jak żuraw. Tak, a kiedy wewnętrzna struktura jest już gotowa, montuje się szklaną elewację. I koniec, już gotowe. Oni pracują szybciej od nas. Wiesz, koparko, że domy przypominają trochę ludzi? Jak to, Bob? Umieją mówić i grać w piłkę? Och, nie. Ale domy, tak jak ludzie, mają wewnętrzny szkielet, ale zrobiony z drewna. Tak jak nasz szkielet, stanowi on silną ramę, która trzyma wszystkie elementy razem. Kiedy drewniany szkielet jest gotowy, montuje się ściany, okna, dach i całą resztę. To niezły dom, prawda? Tak. Uważajcie na ten szkielet w środku, dzieciaki. Bob, chciałabym pojechać do miasta, ale jest po drugiej stronie rzeki. Więc musimy zbudować most, koparko. Zaczniemy od stalowej konstrukcji, która utrzyma cały ciężar. Następnie zbudujemy drogę na drugą stronę rzeki. Będzie dodatkowo podtrzymywana linami. No i proszę, koparko, gotowe. Teraz już możesz pojechać do miasta. Już nie trzeba, Bob. Pojechałam dłuższą drogą dookoła. Ach, teraz mi to mówisz? Wygląda, jakby robotnicy lukrowali ciasto. Oni wylewają beton, koparko. Betonowe ciasto? Foj, to brzmi obrzydliwie. Betonowa powierzchnia, jeśli już. Robotnicy mieszają beton przy pomocy specjalnego narzędzia. Beton musi być dobrze wymieszany. Gotowy beton wylewają na powierzchnię i wygładzają. Potem beton twardnieje. To chyba podobnie jak lukrowanie ciasta. Mógłbyś dla mnie zrobić dieslowe ciasto, Bob? To dopiero brzmi obrzydliwie. Dieslowe ciasto.
Poznajcie drużynę. Dźwig i żuraw. Dzięki, dźwigu. Ładunek gotowy, żurawiu. Jedziemy do góry. Czas już na siłę wieży. Ojej, najwyższy żuraw w historii. Dobra, gotowy, dźwigu. Hej, żurawiu, czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, dźwigu? No i dobrze. Ja jestem w tym naprawdę dobry. To zaczynam. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och, nie! Dobra, żurawiu, twoja kolej! No to słuchaj, dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. O, kontener biurowy, tak! Nie. O, kamizelka Boba, tak? Znowu nie trafiłeś. Znowu? Nie. Ale... Ja jestem niebieski, to ja. To dźwig, zobaczyłeś dźwig. Tak, to ty. Uhu, moja kolej. Widzę teraz... A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia. Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek. Och, masz rację, Bob. Do zobaczenia, żurawiu! Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Haha, ciągle was widzę! Hej! To jest świat Boba, witajcie dziś w nim. Sprężynowo! To jest świat Boba, śpiewamy tak, damy radę! Barka jego przyjaciółką jest. Jak przekopać każdy problem, ona wie. Spycha w bałagan cały sprzątnie wnik. Spójrzcie, jak gąsienic swych używa dziś. Hej! To jest świat Boba, witajcie dziś w nim. Sprężynowo! To jest świat Boba, śpiewamy tak, damy radę. Twoje ramię dźwig wznosi, żeby pomóc nam. W górę idą worki, cegły albo stal. Ciężarówka właśnie zbliża się. Kiedy wiedzie coś, wtedy królem drogi już jest. To jest żuraw nasz. Sięga po nam dech, jak najwyższa wieża. Ona mała tak. Lecz betoniarka ta dokładnie wszystko zmiesza. Walec wszystko nam rozwalcować chce. Jeździ w te i w te, aż wszystko płaskie już jest. Marta i Leo też w drużynie są. To oni zawsze mówią to. Tak, damy radę! Hej! To jest świat Boba, witajcie dziś w nim. Sprężynowo, to jest świat Boba, śpiewamy tak, damy radę! Musimy rozkopać tę drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem. Pamiętasz, jak się obsługuje młot w pneumatycznym? Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie. Mam pokazać? Tak, pokaż. Bardzo dobrze. Co mówisz? Ups, nie słyszę cię zbyt dobrze w nausznikach. Powiedziałem bardzo dobrze. Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę. Jasne, Bob. Świetnie. Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą. Leo! O, cześć, spychaczu. O co chodzi? Bob mówi, żebyś przerwał pracę. Marta upiekła placek. Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu!
Leo! 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 O, spychacz! Nie zauważyłem cię, co jest? Nie chcesz spróbować ciasta Marty? Jest takie dobre, że hej! A, klej! Tak, mam! Na pewno jest w skrzynce! Leo! Znowu ty? W czym mogę pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo! I Bob mówi, że poszła już cała taca! Naprawdę dobra praca? Dzięki, spychaczu! Ciekawe, dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta. No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Przyjrzyjmy się kilku narzędziom, koparko. To jest wiertarka, narzędzie do robienia otworów. Też jestem dobra w robieniu różnych dziur. A tutaj mamy młotek. Jedno z najczęściej używanych narzędzi w budownictwie. Przednia część służy głównie do wbijania gwoździ. Biedne gwoździe. A tylna część do wyciągania gwoździ, jeśli zostaną wbite nie tu, gdzie trzeba. Młotek to ważne narzędzie w czasie budowania. To ulubione narzędzie budowniczych. Wczoraj się o tym przekonałam, gdy Leo niechcący trafił się nim w rękę. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tyle razy powiedział au. Wiesz, do czego służy poziomnica bąbelkowa? Do liczenia bąbelków w płynie do kąpieli? Nie. Pokazuje budowniczemu, czy powierzchnia jest idealnie równa i płaska. A wkrętak to jest narzędzie do wkręcania wkrętów. Wkrętak może mieć wiele różnych końcówek pasujących do różnych wkrętów. Wkręty można też wkręcać przy pomocy bezprzewodowej wkrętarki, która ma... Więcej mocy! No właśnie. Co znajdziemy w tej szufladzie, koparko? Twoje skarpetki? Moje klucze do nakrętek. Doskonałe narzędzia do dokręcania śrub. Są różne rodzaje kluczy. Na przykład klucz oczkowy, klucz nasadowy albo klucz francuski żabka. Kom, 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 rech, rech, rech. Nie o taką żabkę chodzi, koparko. Kom, 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 może sprowadzi inne żabki do naszego stawu. Ten klucz nie do tego służy. Kom, rech, rech, rech. Kom, 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 rech, rech, rech. Kiedy muszę przeciąć twardy materiał, taki jak stal, cegła czy beton, wtedy korzystam... Ze szlifierki kątowej. Ha! Zobacz, jak tnie. Ta cegła nie miała szans. A kiedy chcę przeciąć taki materiał jak drewno i zrobić to dokładnie, to używam wyżynarki. Dzięki niej mogę wycinać różne kształty. O, nawet takie jak części puzzla. Pamiętasz, Bob, jak przez 10 godzin układałeś puzzle? Ach, te puzzle były bardzo trudne. Spójrz, Bob! Starsza siostra betoniarki. To też betoniarka, koparko. Wiedziałam. O, spójrz, jak się bęben kręci. To po to, żeby mokry beton, który jest w środku, nie stwardniał, zanim go wylejemy. Kręci, kręci, kręci się. Kiedy się zatrzyma, kto to wie. O, w głowie mi się kręci. Kiedy beton jest gotowy, wylewa się przez tę rurę, żebyśmy... Przejechali przez świeży beton i zapisali w nim swoje imiona. Nie, koparko, żebyśmy wybetonowali parking. Tak, to też. Kiedy potrzebujemy wózka widłowego, koparko? Kiedy chcemy zjeść kolację. Jego podnośnik ma kształt widelca, a służy on do przewożenia ciężkich przedmiotów na niewielkie odległości. A na tym swoim widelcu unosi bardzo ciężkie ładunki. W górę. I... W dół. Gdybyśmy nie mieli naszego wózka widłowego, musielibyśmy się natrudzić przy przenoszeniu ładunków. I nie miałbyś czym zjeść spaghetti. Wiesz, co jest najważniejsze w ciągniku siodłowym, takim jak nasza ciężarówka? Głośny klakson! Ciągniki siodłowe są bardzo, bardzo mocne. Mogą ciągnąć różne naczepy i przewozić ciężkie ładunki na wielkie odległości. Popatrz, auta! Mogą przewozić wszystko. Materiały budowlane, artykuły żywnościowe do sklepów, a nawet inne maszyny. To jedne z największych pojazdów, jakie jeżdżą po autostradach. To znaczy, że potrzebują naprawdę głośnego klaksonu. Chciałabym mieć taki klakson. Ja nie.
Żeby podnieść materiały budowlane na bardzo wysokie budynki, trzeba mieć naprawdę długie ramiona. Szkoda, że masz krótkie ręce, Bob. Dlatego używamy żurawia wieżowego, takiego jak nasz żuraw. To wysoka maszyna z bardzo długim ramieniem. Przy pomocy haka zawieszonego na linie, taki dźwig podnosi ciężkie materiały na samą górę budynku. Tak jak ciężarowiec. I pomaga w budowie na każdym etapie. Żuraw musi być bardzo silny. Musi mieć większe mięśnie niż ty, Bob. O wiele większe. Planu się praca zaczyna, a potem jest zamęt i chaos. Kolejna być może porażka, lecz Bob z tego wyjdzie cało. W świat wyobraźni znowu gna koparka, więc wszystko znów idzie źle, bardzo źle. Hej, hop, razem Bob. Dobrze jest przyjaciół mieć, bo jeśli źle pójdzie coś, szansa zawsze jest. Drużyną Boba! Hej, ho, nie poddamy się, Bob. Znów Bob nam uratuje dzień i uda się zreperować to, co dziś wyszło nam źle. Wszyscy razem! Myślimy, że idzie dobrze, lecz cóż, wszystko idzie źle. Wszystko idzie znowu źle. Znowu dzieje się coś w sprężynowie, ale długo nigdy nie trwa zgiełk. Leo zawsze dobre ma intencje, lecz czasem ponosi go. Na pomoc pieszy Bob. Hej, ho, razem Bob. Dobrze jest przyjaciół mieć, bo jeśli źle pójdzie coś, szansa zawsze jest. Z drużyną Boba! Hej, ho, nie poddamy się, Bob. Znów Bob nam uratuje dzień i uda się zreperować to, co dziś wyszło nam źle. Znów uda nam się. To spychacz! Spychacz Król Góry! Król Góry? Podoba mi się! O! Cześć, Bob! Spychaczu, chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne, Bob! Dzięki, Królu Góry! A, i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy, koparko! Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna! Hej, Marto! Czy to są resztki materiału? Jasne. Możesz zabrać wszystko, spychaczu. Tak! Dziękuję, Marto! Góro spychacza! Nadjeżdżam! Król spychacz! Ta góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka. Ojej, spychaczu! Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa. Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza. To wspaniale, ale teraz proszę to przewieźć tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O, tak. Już się robi, Bob. Dziękuję, wasza wysokość. Zaczynamy i witamy was. Kurtyna już idzie w górę, na zabawę czas. Przywitajcie nas na scenie, zbądźcie dłonie swe. Teraz już koparka śpiewać chce. Jeśli macie coś do kopania, najlepsza jestem w tym. Uwielbiam kopać dziury, a mam naprawdę czym. A jedna z nich była głęboka taka, że naprawdę
pojawił nagle się. Naprawdę w niej tambur pojawił nagle się. Podkręcamy atmosferę, na widowni będzie szał. Jedzie dźwig, też by dostać prawa chciał. Fajnie jest podnosić rzeczy, choć może wątpi ktoś. Ja jestem najlepszy, kiedy podnieść trzeba coś. Choć czasem się zdarza, że ze mnie śmieją się. By ramię tak mówią, jak żyrafy szyja jest. Bo ramię twe, jak żyrafy szyja jest. Oczaruje was wdziękiem swym, bo wdzięk taki ma. Ja łodźwiste lubię sprawy, chyba wszyscy wiedzą, że czas w kałużach chętnie bym spędzał co dzień. Przez błoto lubię iść, nigdy nie grzęznę w nim. Jadę jak gąsienica, co na drzewo wspina się. Jedzie jak gąsienica, co na drzewo wspina się. Ale to chyba jest niemożliwe. Już przedstawienie nasze kończyć czas. Koparka, Spychacz, chcą już pożegnać was. Nam bardzo podobał się wszystkich marzeń śpiew, więc się dołączamy do nich jak drużyna kończąc pieśń. To już koniec, więc czas pożegnać się. Czym według ciebie wyróżnia się ten dom? Tym, że nie ma okien. I czym jeszcze? Fuj, wygląda jakby był zrobiony z błota. No właśnie, bo to jest lepianka w afrykańskiej wiosce. Tu, gdzie drewno jest trudno dostępne, do budowy domów używa się cegieł z błota. Błota używa się również jako materiału do łączenia cegieł. Kiedy wyschnie, dom staje się mocny. Latem jest w nim chłodno, a zimą ciepło. Jejku, dom zrobiony z błota. Idealny dom dla spychacza. Uwaga, Bob! Ten statek zaraz uderzy w most! Spokojnie, koparko. To ruchomy most. Co takiego? Ruchomy most. Można go podnosić. Widzisz? Przeważnie, tak jak po normalnym moście, jeżdżą po nim samochody i chodzą ludzie. Ale jeśli po rzece płynie wysoki statek, most się podnosi i statek może przepłynąć. Ale sprytne! Tak! Jest kilka różnych sposobów otwierania ruchomych mostów. To naprawdę świetny pomysł. Dzięki temu żaden statek nie zderzy się z mostem. Chyba masz rację. Co oni tam robią, Bob? Budują domek na drzewie. O, czy drzewo chciałoby mieszkać w domu? Nie, to jest domek na drzewie. Ach tak, taki zbudowałeś dla rakiet miasteczka. No właśnie, taki domek buduje się w gałęziach drzewa. Często do umocowania konstrukcji używa się sznurów i lin zamiast gwoździ, żeby nie uszkodzić drzewa. To najbardziej czadowy dom na świecie. Możesz mi taki zbudować, Bob? To zależy. Umiesz wchodzić po drabinie? Tak. Jasne. Czy ci ludzie lepią bałwana, Bob? Oni budują iglo. Iglo? Zabawne imię dla bałwana. To nie jest bałwan, koparko, to jest dom. Dom ze śniegu. Jak się go buduje? Wycina się ze śniegu duże bryły i układa się z nich coś w rodzaju kopuły. W środku iglo jest wygodnie i ciepło. Taki domek jest super. Możemy zbudować sobie iglo, Bob? Nie, koparko. Dlaczego? Bo jest środek lata. To pewnie dlatego nie widziałam tu innych iglo.